wolę nie wejść w ogóle i odpuścić temat, niż zarobić mniej niż 30 tysięcy. To jest taka moja główna zasada. Nie ryzykuję nigdy pieniędzy, żeby zarobić, tylko jedyne ryzyko, które ja przewiduję i przyjmuję, jest to, czy zarobię albo dużo, albo bardzo dużo. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Słuchajcie, obok na siedzeniu siedzi Daniel Siwiec. Pewnie wielu z Was, nie muszę go przedstawiać, ale tym, którzy w nieruchomościach dopiero zaczynają, to przypomnę, że Daniel jest inwestorem, deweloperem i właśnie na nieruchomościach zrobił kawał dobrej roboty i zarabia niezłą kasę. Daniel, słuchaj, a teraz powiedz naszym słuchaczom, tak naprawdę jak zacząć, bo teraz bardzo dużo firm, bardzo dużo osób prowadzi szkolenia, że tak naprawdę nawet nie mając kapitału na nieruchomościach możesz super zarabiać. Powiedz, czy to jest rzeczywiście taki prosty biznes i czy każdy może być rentierem, zarządzać tym biznesem spod palmy i to jest takie bezobsługowe? Powiedz, jak to wygląda. Znaczy, to nie jest też tak, że od razu można wejść w ten biznes i od razu jesteś rentierem, tak? Ja uważam, że trzeba na początku zrobić kapitał na nieruchomościach, można go zrobić jak na wielu różnych biznesach i ten kapitał można zacząć robić nawet nie posiadając od razu pieniędzy, ale nie da się od razu kupić, nie wiem, iluś mieszkań bez pieniędzy, żeby zarabiać i żyć jak rentier. No to ja w takie coś nie wierzę, to tak nie działa. No właśnie, a ile tej kasy trzeba mieć na początek? No właśnie, ja miałem tam zaledwie 30 tysięcy, które zrobiłem sobie na etacie, odłożyłem te pieniądze i to był mój kapitał, z którym zaczynałem start w ten biznes. I po 3 latach zarobiłem 1 000 000 złotych już na ten kapital, czyli byłem w stanie go pomnożyć. I dopiero ja już jak zarobiłem swoje pierwsze duże pieniądze, to wtedy dopiero zacząłem je lokować w nieruchomościach, tak żeby już nie musieć pracować w późniejszym czasie. Okej, ale powiedz, od czego tak naprawdę zacząłeś? Bo z tego co wiem, no to pracowałeś wcześniej w biurze nieruchomości, więc miałeś sporo doświadczenia w pośrednictwie. No ale jednak inwestowanie w nieruchomości to troszeczkę co innego, prawda? Wydajemy swoje pieniądze. Czy od razu porwałeś się na duże rzeczy, czy zacząłeś od jakichś mniejszych tematów? Ja od razu się porwałem na inwestowanie w nieruchomości. Było ciężko, nie szło mi, dlatego poszedłem na parę miesięcy do biura nieruchomości po to, żeby się nauczyć tego biznesu, zobaczyć, czym to się je, poznać jakichś ludzi, no bo samemu ciężko cokolwiek i to jeszcze bez pieniędzy. I to biuro nieruchomości pokazało mi, praca w tym biurze pokazała mi, jakie są możliwości i między innymi założyłem swoje biuro, jednocześnie szukając okazji, które mogę kupić i zarobić na nich. Daniel, a powiedz, jak zaczynałeś tą swoją przygodę już z inwestowaniem, to miałeś jakieś wsparcie, ktoś Ci pomagał, miałeś jakichś prawników, doradców podatkowych, czy jakby miałeś już na tyle dużą wiedzę, że po prostu robiłeś to sam? To ja w ogóle nie miałem żadnej wiedzy, jak zaczynałem. Nie wiedziałem, co księga wieczysta i jak ją sprawdzić. Wtedy pamiętam, się biegałeś do sądu po odpisy takie papierowe. I ja tą wiedzę tak naprawdę zdobywałem w praktyce. Nie znałem żadnych, ani jednego prawnika nie znałem, który się zajmuje nieruchomościami, jak w nie wchodziłem. Dopiero z czasem odkrywały się pewne karty, poznawałem prawników, między innymi dla siebie Ciebie poznałem. I to nie znałem nikogo, tak? Ale ci ludzie są i jakby, jak już tu jesteś w tych nieruchomościach, to tych ludzi jest pełno. Ale jak w nie wchodzisz, to na początku czasem nic nie widzisz, dlaczego czasem potrzebujesz przewodnika, żeby Ci pokazał, gdzie co jest dokładnie, żeby wiedzieć, co robić. Jedną z Twoich usług, które oferujesz teraz na rynku, jest mentoring. Powiedz mi, czy gdybyś wtedy, jako początkujący inwestor, miał możliwość skorzystania z doradztwa takiej osoby, czy byś to zrobił, czy jednak, no, biorąc pod uwagę Twoją odwagę biznesową, jednak sam byś to wszystko... Wiesz co, myślę, że gdybym wtedy miał te swoje schematy i przepisy na robienie biznesu w nieruchomościach, co mam dzisiaj. Miałem kogoś, kto mnie jeszcze przeprowadzi krok po kroku przez wszystkie te etapy,
i będzie mnie trzymał za rękę, to tak naprawdę dzisiaj bym był w innym miejscu. Bo myślisz, że poszłoby to dużo szybciej? Poszłoby to dużo szybciej, nie musiałbym wywalać od takich, wywalczać otwartych drzwi, tylko bym sobie wszedł i tyle. I byłoby znacznie lepiej. Natomiast każda droga jest inna. Ja miałem taką drogę, że wyważałem trochę te drzwi. Też dosyć szybko mi poszło. Ale wiem, że nie wiem, moi absolwenci, nawet ci, którzy nie biorą mentoringu, tylko biorą ode mnie wiedzę, to też no, realizują w rok czasu to, co ja w 3 lata tak naprawdę, robiąc to sam trochę tak po macoszemu. No dobra, a powiedz mi, a na początku kariery zdarzyły ci się jakieś takie trochę fuck-upy biznesowe, czy raczej wszystko szło gładko? Fuck-upy biznesowe były, zawsze będą i są, natomiast jakby ja mam tak skrupulatnie policzone te biznesy, jeżeli chodzi o flipy w szczególności, że nigdy na żadnym nie straciłem, a już na pewno nie zarobiłem mniej niż 20 kilka tysięcy złotych na jednym dealu. Czyli jakby wolę nie wejść w ogóle i odpuścić temat, niż zarobić mniej niż 30 tysięcy. To jest taka moja główna zasada. Dlatego też nie ryzykuję pieniędzy, żeby... Nie ryzykuję, wiadomo, że biznes jakieś tam ryzyko zawsze niesie, ale nie ryzykuję nigdy pieniędzy, żeby zarobić, tylko jedyne ryzyko, które ja przewiduję i przyjmuję, jest to, czy zarobię albo dużo, albo bardzo dużo. Czyli tak, są tylko dwa warianty. Mm-hmm. Czyli jeżeli mam ryzykować, że stracę wszystko, coś się wydarzy, że nie zarobię nic, to po prostu odpuszczam temat i idę dalej, bo wiem, że życie przyniesie nowe szanse. Okej, okay, a powiedz mi, raczej tak inwestowałeś na rynku, który dobrze znasz, jak zaczynałeś? Czyli czy to był Lublin głównie? Tak, to był Lublin. Ja jestem z Lublina, więc znałem podstawowe ulice, jeździłem do szkoły. No to... właśnie, bo to chyba jest dużo łatwiej, tak, prawda? Ale tak kiedy... naprawdę później, jak już jesteś na rynku, to masz nawigację i jeździsz. Gdybym ja dzisiaj miał zaczynać w innym mieście, którego totalnie nie znam, to telefon z mapą Google by mi wystarczył do tego, żeby zorientować się w mieście, więc to... Ja pamiętam taką sytuację, kiedy chciałem zakładać Żabkę i szukałem sklepu i wszedłem do takiego biura nieruchomości. Tak się bałem tam wejść w ogóle, że tam zaraz mnie dopadną ci pośrednicy i każą płacić jakieś wielkie prowizje. I miałem taką mentalność, żeby no nie płacić tym pośrednikom. Mhm. No po latach w tym biznesie już jak sprzedałem swoje biuro, to już teraz patrzę na to totalnie inaczej, więc wiem, że ta praca jest potrzebna. Powiedz mi, tak jakbyś, nie wiem, teraz miał się cofnąć o kilka dobrych lat do tyłu, to gdybyś miał na nowo zaczynać, to w co byś zaczął inwestować? W jakiego typu nieruchomości? Od czego byś zaczął? Wiesz co, ja jestem zwolennikiem inwestowania w mieszkania, bo dla mnie to jest najbardziej odporne na kryzys jakikolwiek, najbardziej płynne. I chyba najmniej ryzykowne, prawda? Najmniej ryzykowne i jest dosyć duża podaż. No nie jest gigantyczna, ale jest dosyć duża podaż i zawsze mieszkania będą płynne, bo zawsze ktoś umrze, będzie pospadkowe mieszkanie, zawsze ktoś będzie miał rodzinę się powiększy i będzie musiał zmienić z 50 metrów na 70 i tak dalej, to będzie zawsze płynność. A w przypadku komercji często bywa tak, że jeżeli jest jakaś fala kryzysu i zalewa dany kraj czy tam część Europy, to wszystkie firmy zaciskają pasa, wywalają zaciskają pasa i budżety tną na ekspansję, na rozwój, dlatego już nowe lokalizacje często się mogą nie wynajmować. Wiadomo, że zawsze lokalizacja topowa się obroni, natomiast jest dużo mniej też najemców na rynku w czasie kryzysu. Tak jak teraz już pracujesz, no ile to nie jest jakaś tajemnica. Czy decydujesz się na przykład na kupowanie nieruchomości z takim no lekko nieuregulowanym stanem prawnym, na przykład z lokatorami albo z jakimś kłopotem? No po to, żeby oczywiście no, w konsekwencji więcej zarobić, kiedy to sobie wszystko wyprowadzisz. Bardzo często kupuję mieszkania właśnie z stanem prawnym skomplikowanym, bo na tym zarabiam, że te problemy rozwiązuję, ale nie kupuję mieszkania z lokatorem. Tak z zasady nie kupuję mieszkania z lokatorem, bo nie można przewidzieć, ile potrwa ta praca nad lokatorem nigdy. Dlatego wiem, że można zarabiać pieniądze, natomiast tu jest wiele ryzyk, bo nie wiesz, kim jest ta druga osoba, czy jest zdrowa psychicznie, czy nie będzie robiła problemów, tak? I tak naprawdę ja nie potrzebuję mieć... Postępowania są niestety długotrwałe. A ja nie potrzebuję mieć problemów, ja chcę tylko czyste tematy, kiedy wiem, że każda ze stron tej transakcji, czyli sprzedający, komornik, często wierzyciel, dłużnik też między innymi, tak, i ja, wszyscy są zadowoleni na sam koniec w transakcji. A w przypadku, kiedy kupuję coś z lokatorem, to tak naprawdę mam wroga po drugiej stronie i ja nie chcę walczyć, ja chcę współpracować z moimi kontrahentami. Także dlatego unikam tego jak ognia. Powiedz
powiedz może naszym słuchaczom, tak zupełnie od kuchni, jak to wygląda. Jak mają, no załóżmy, mają 50 tysięcy do zainwestowania i gdzie szukać tych okazji, jak w ogóle, od czego zacząć? No właśnie, teraz pytanie, czy ktoś w ogóle ma pojęcie o nieruchomościach, czy nie ma, czy jest zielony? Przyjmijmy, że ma takie średnie, ale ma dużo chęci, jest odważny biznesowo, powiedział sobie tak, przeczytałem kilka książek o tym, że na tym się zarabia, pi razy oko coś tam wiem, że ten rynek jest względnie bezpieczny, ale tak naprawdę nie wiemy, gdzie szukać tych okazji, nie bardzo jeszcze no, taka osoba wie, w co na początek powinna zainwestować, to jak to w ogóle ugryźć tak od początku? Okej, to teraz zadać pytanie, czy ona chce to robić jako biznes i zawodowo się tym zajmować, czy chce być fliperem, czy chce kupić sobie po prostu mieszkanie, które będzie miało na wynajem i sobie potraktuje to jako dołożenie dodatkowego przychodu pasywnego do swojej pensji. Teraz, jeżeli ktoś chce kupić na wynajem mieszkanie, to bardzo tak samo się kupuje praktycznie jak na flipa, tylko że na flipa musi być o wiele bardziej okazyjniejsze, żeby się opłacało. Jeśli chodzi o flipa, to tak naprawdę, jeżeli masz tylko 50 tysięcy, to nie jest dużo, natomiast to wystarczy do tego, żeby kupić pierwszą nieruchomość. Może to być nieruchomość kupiona z inwestorem. Kiedyś ja tak naprawdę nie wiedziałem, że są inwestorzy, że ktoś byłby w stanie włożyć pieniądze na tego flipa, no bo co ma do stracenia? Bo mieszkanie, wiadomo ile jest warte, jest dosyć bezpieczne i jego wartość się nagle nie wyparuje, więc można kupić takie mieszkanie z inwestorem. Ja sam założyłem fundusz, który inwestuje we flipy moich absolwentów moich szkoleń, bo sam nie jestem w stanie wszystkiego przerobić. Dlatego są inwestorzy, którzy po prostu na zasadzie udziału w zysku chętnie wejdą w takiego deala. No bo jeżeli jest zrobienia, nie wiem, 50 tysięcy złotych na flipie, to i każdego ze stron interesuje po 25 na zysku na transakcji, no to dlaczego nie skorzystać z pieniędzy inwestora? To są o wiele łatwiejsze pieniądze niż pieniądze. Jasne, tylko że właśnie, bo do mnie przychodzi wielu klientów i mówią, że okej, chcieliby się zająć tym tematem. Jedni bardziej profesjonalni, inni właśnie jako taki dodatkowy dochód. Natomiast no, jak taki typowy Kowalski ma przekonać właśnie inwestora, żeby no to jemu dał kasę, nie? Umówmy się, to nie chodzi o małe pieniądze. I teraz no, jak widzi inwestor kogoś, kto no trochę raczkuje w temacie, no to powiedz mi, jak to zrobić, żeby jednak go przekonać do swojego pomysłu i skąd przede wszystkim wziąć wiedzę o takich inwestorach? To, wiesz, to tak się, no nie jest takie trudne, jak się wydaje tak naprawdę, nie? Że wystarczy taki półtorej godziny warsztat, żeby przygotować taką osobę do tego, ażeby wiedziała, jak z tym inwestorem rozmawiać. Czyli jakich argumentów używać, na jakie pytanie być przygotowanym i co zrobić po prostu, żeby ten inwestor chciał w to wejść. Czyli wszystkie jego obiekcje, żeby z góry mieć zaplanowane, bo ja jako inwestor wiem, o co pytają ci ludzie. To samo tak naprawdę. Znaczy, wiem, o co ja pytam jako inwestor, i wiem, jakie pytania nie znają często odpowiedzi osoby, które przynoszą mi jakieś okazje. No dobra, podstawowym właśnie takim pytaniem inwestora no, będzie to, no, jaką ja mam gwarancję, tak, że ja na tym zarobię. I takie podstawowe pytanie, które zadaje inwestor, to jest tak, jaką mam gwarancję? Po pierwsze kapitału, po drugie, jak policzyłeś i skąd wiesz, że na tym zarobimy? Druga sprawa to jest taka, no jakie mam bezpieczeństwo tego majątku, czyli kto jest właścicielem, czy ja, czy razem jesteśmy właścicielami, czy jakaś spółka i tak dalej. Kolejna rzecz to jest, na czym w ogóle polega biznes i to powinno być na samym początku powiedziane, bo nie każdy inwestor, który ma pieniądze, każdy rozumie biznes nieruchomościowy, nasza jakaś tam rodzina, no nie ma pojęcia, co znaczy flip, ale jak i powiesz, ciotka, tanio kupię, drogo sprzedam, tu masz potwierdzenie tej tezy, to ma to sens. No, jaki jest plan B? Co będzie, jak ten plan, A nie wypali? Jeśli to nie wypali? I on musi być przygotowany, mi dzisiaj odpowiedzi wyrecytować. Wręcz, żeby inwestor wiedział, że ktoś jest przygotowany do biznesu. Kolejna rzecz to może być na przykład, co będzie, jeżeli zysk będzie mniejszy niż tym, co tutaj deklarujesz. Albo zapyta się, czy jesteś w stanie zagwarantować im jakiś minimalny zysk kosztem twojego być może? Jeśli on powie nie, to znaczy bardzo diametralnie do inwestora, że nie jest pewny tego i chce się w pewnym sensie tym inwestorem trochę zasłonić i chcę, żeby przyjął na niego swoje ryzyko. Jeżeli mi tak ktoś powiedział, że dobra, jak nic nie zrobimy, to trudno, no to ja bym powiedział, że to nie wchodzę. Ja bym powiedział, okej, to ja skonsumuję twój zysk, jeżeli chcesz.
Okej, okay, a z tym inwestorem taki początkujący flipper powinien zawrzeć jakąś umowę, czy z reguły są to jakieś ustne ustalenia? No zakładam, że no, nikt w tych czasach, jak to się brzydko mówi, na gębę nie da kilkaset tysięcy, prawda? To powinna być umowa, taka najbardziej bezpieczna dla inwestora, to jest taka umowa, w której to on jest właścicielem, a flipper ma zagwarantowaną umownie swoje wynagrodzenie. Czyli flipper, można powiedzieć, on pracuje nad tematem, go znalazł, opracowuje, remontuje i sprzedaje. I jego wynagrodzenie jest umowne, no bo on daje mniejszy kapitał, więc mam gorsze zabezpieczenie. Najważniejsze zabezpieczenie musi mieć inwestor, który wykłada całą kasę. I on jest bezpieczny, bo jeżeli coś pójdzie, coś zrobi nie tak nasz co flipper, to inwestor wie, że on nie utopi tych pieniędzy. No i to niestety no, tak to jest, że ten, kto daje więcej, ma większe zabezpieczenie. No i nie da się zrobić tak, żeby wszyscy mieli porówno. No tak. Dobra, a powiedz mi jeszcze taką rzecz. Czy ty kupujesz nieruchomości od komorników? Wiesz co, nie kupuję. Nie kupuję, w ogóle nie kupuję od komorników, ale co ciekawe, jutro jadę na licytację komorniczą 8 mieszkań, ale kupuję je tylko dlatego, że jest to po upadłym deweloperze. Czyli są mieszkania gotowe, odebrane i może być... uzyskanie posiadania tych mieszkań będzie bardzo proste. Co... Nie ma tam tematów jakichś lokatorskich, nie, 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 bo tak? to była spółka, chyba Skarga Pomorańska być może była i tam był temat prosty, jeśli chodzi o kwestie lokatorów. Natomiast to są długie tematy i problem z licytacjami, poza tym, że są ludzie i jest z tym problem, jest coś taki, że długo schodzi sądowi na to, żeby no, dać to przesądzenie, tak? I przebicie. No tak, można, tak naprawdę dłużnik ma możliwość skarżenia każdej z poszczególnych czynności w toku postępowania egzekucyjnego i to wydłuża czas. Ale widzisz, rynek zalewają teraz przeróżne szkolenia, że oczywiście kupuj od komorników, bo to jest tanio, bezpiecznie. Natomiast ja widzę, no po niestety przykrych doświadczeniach moich klientów, że wielu na takich tematach wtopiło. Bo oczywiście kupili nieruchomość wolną od hipoteki, ale właśnie nie od tematów lokatorskich, tak. I to wydaje mi się, że no tutaj trzeba już naprawdę sporej wiedzy, żeby w tego typu nieruchomości inwestować, prawda? Ale też nie zawsze wiedza jest jedną rzeczą, ale na przykład no nie da się zabezpieczyć przed tym, że ktoś na przykład nie jest chory psychicznie na przykład i później z taką osobą ciężko się pracuje, nawet jeżeli masz wszystkie narzędzia, prawda? Natomiast no, jak się ma wiedzę prawną, czy dobrego prawnika u boku, to można się zabezpieczyć i nawet dogadać się z tym dłużnikiem albo z tym lokatorem, który siedzi na mieszkaniu i za jakieś dodatkowe wynagrodzenie, żeby on po prostu poszedł, bo lepiej, żeby poszedł, niż żeby tą procedurę sądową i komorniczą uruchamiać. Dobra, ale poduszę Cię jeszcze o jeden temat, bo myślę, że to dla wszystkich, którzy zaczynają przygodę na tym rynku, to jest bardzo istotne. No to skąd brać te fajne okazje? Skąd no, znaleźć te nieruchomości, które są trochę poniżej ceny rynkowej? No przecież no, gdyby one były gdzieś tam powszechnie dostępne w internecie, no to właśnie, już wytrawni inwestorzy by dawno je zwinęli, jak to się kolokwialnie mówi, albo... Gdyby były dostępne, to by zwinęli je po prostu zwykli śmiertelnicy. Zwykły śmiertelnik widzi dobrą cenę, jedzie, prawda, no od razu właśnie, zawiera przedwstępną, kupuje. Dokładnie. Więc jak to zrobić? To, słuchaj, bo większość osób, które myśli o tym biznesie, myśli w ten sposób, że... okazje no, powinny być w internecie, powinny być widoczne, no ja tak. Sobie porówna nie wychodząc z domu. A praca w nieruchomościach to jest praca na nieruchomościach, a nie przed komputerem w kapciach, siedząc w bokserkach i analizując tylko oferty, co się pojawia. Bo takie oferty, które się pojawiają i są już od razu okazją, jest bardzo rzadko. Mhm. Sam kupiłem bardzo mało takich ofert. To bycie na nieruchomości, rozmawianie z właścicielem, szukanie jego problemu, który ma i rozwiązania, które można mu zaproponować, no powoduje to, że ta okazja się tworzy w tym momencie, kiedy się jest na nieruchomości i się rozmawia, negocjuje z właścicielem. I czasem jest tak, że takie tanie oferty, ludzie widzą, że jest zainteresowanie i podnoszą ceny jeszcze. Dokładnie. A jeżeli jest oferta... I robi się taki trochę casting na nabywcę, prawda? Tak. A taka oferta, która jest ciut droższa, i ktoś ma jakiś problem i się ten problem znajdzie, to można go przekonać do tego, żeby no tą cenę spuścił, że mu ten problem rozwiążemy.
A problemem może być to na przykład, że nie wiem, jest pokłócony z rodziną, albo to, że potrzebuje pilnie pieniędzy, bo gdzieś wyjeżdża, bo ma jakieś problemy. To, że się rozwodzi, też jest często problemem i już ktoś chce zapomnieć o tej drugiej połówce, byle to mieszkanie się pozbyć. Często spadek jest dla ludzi problemem, bo mają na drugim końcu Polski mieszkają, a mieszkanie mają w tym mieście i, no i trzeba się szybko tego pozbyć, bo przyjazdy, logistyka, zarządzanie tym to jest dla nich problem. I często no, sprzedają to osoby, które no, niekoniecznie jakoś super sobie radzą. Tak? I oddają te mieszkania poniżej wartości. Ale też jest... ciekawe jest też to, że kupiłem na przykład mieszkania od wielu adwokatów, którzy się rozwodzili. I mimo tego, że to byli ludzie kompetentni, majętni, dawali sobie radę w życiu, samodzielni, to sprzedawali coś poniżej wartości rynkowej, bo sytuacja po prostu była taka życiowa, że trzeba było... Po prostu chcieli szybko załatwić temat. I nie mieli z tym problemu. Okej, dobra, a powiedz mi w takim razie, no dobra, znaleźliśmy już tą nieruchomość, która jest w atrakcyjnej lokalizacji, ma dosyć fajną cenę, to taki początkujący inwestor w jakie narzędzia powinien być wyposażony jadąc na spotkanie? Czy powinien mieć ze sobą jakieś już drafty umów? Jak ty to robisz? On powinien być przygotowany do tego, czyli zrobić sobie analizę cen i wiedzieć jakie są ceny. Bo jeżeli nie wie, jakie są ceny, to jak może negocjować? W ogóle nie ma to, jakby strzelał ślepakami, albo strzelał po prostu na ślepo, o, bardziej niż ślepakami. Czyli podstawa to jest to, że musi być dobrze przygotowany do spotkania. Tak, musi być analizę zrobioną, żeby wiedzieć, jakie te mieszkania są, za ile się sprzedawały, za ile się sprzedają, za ile realnie on to po remoncie może wystawić i sprzedać. To jest najważniejsza sprawa. Potem, wiadomo, że dobrze jest, żeby miał umowę przedstępną, albo coś takiego jeszcze jak twór taki przedstępu przedstępnej, czyli taka umowa zobowiązująca do tego, że podpisać umowę w formie aktu, jak już będą wszystkie dokumenty, można dać więcej pieniędzy. I co jeszcze? No, dobrze by było, żeby no, potrafił ten stan prawny w miarę przeanalizować, czyli poprosić o podstawę nabycia, poprosić o numer księgi wieczystej, jeżeli jest sobie sprawdzić w telefonie. No dobrze by było, żeby miał taką wiedzę. Jeżeli nie ma, to po prostu powinien mieć kogoś ze sobą, prawnika wziąć ze sobą i heja. Okej. Dobra, kurczę, fajnie to wszystko wygląda, ale chyba to jednak nie jest taki prosty temat. Ja uważam jedną rzecz, że prędzej wejdzie w ten biznes ktoś, kto nie będzie pojęcia o nieruchomościach, ale ma dużo zapału, energii i nie będzie się poddawał, jak mu nie wyjdzie przy trzecim mieszkaniu, albo 30, niż osoba, która jest w nieruchomościach, wydaje się, że jest 30 lat na rynku, wie wszystko i ona wie, że nie ma tych okazji. Taka osoba, która wie, że nie ma tych okazji, wie, że się nie da, nie zarobi na tym rynku nic. I prędzej taki osoba, która ma zapał, a nie ma kompetencji, sobie poradzi, tylko dlatego, że wie, że można. Teraz takie tematy, żeby kupować mieszkania pod wynajem, bo to też jest taki dosyć jakby powszechnie funkcjonujący model biznesowy. Jedni mają na to środki finansowe, inni posiłkują się nawet kredytami i zajmują się tak zwaną rentierką. Okay. Co ty na ten temat myślisz? No to jest okej, okay, tak? I jak najbardziej ja to pochwalam. Sam mam mieszkanie na wynajem i sam mam tego trochę. No ale pytanie teraz sobie trzeba zadać, czy ktoś jest na etapie życia takiego biznesu, że chce to dalej robić i chce odpuścić sobie trochę, podpoczywać, robić inne rzeczy i nie mieszkanie mają mu zapewnić komfort życia, czy w ogóle utrzymanie, czy chce robić biznes, no bo flipy to jest bardziej biznes, a ta rentierka to jest bardziej, no, można powiedzieć, ulokowanie środków tam, żeby one pracowały. I czerpanie takiego pasywnego dochodu. Więc ja jestem nadaktywny i lubię po prostu biznes i te pieniądze, które zarabiam w tym biznesie, no reinwestuję później, czy to w inne projekty, czy to też w mieszkania na wynajem. Tak jakby taki balans sobie łapię, żeby nie wszystko tu. Żeby nie wszystko lokować. Ale też nie mimo tego, że mógłbym pójść na emeryturę, to tego nie robię, no bo to by było za nudne. No, i no wiem, nie, jeszcze trochę popracuję. Tak, jeszcze trochę popracuję, bo chyba jest nawet udowodnione, że ludzie, którzy przychodzą na emeryturę bardzo często szybko umierają. Bo... Nie, to wolimy, żebyś jeszcze trochę pożył, tak? No, jeszcze się nam przydasz troszeczkę na tym rynku. Tak. Do mnie trafiają klienci, no tak jak do prawnika trafia się głównie, jak już jest problem, prawda? No i ja dość sporo tych młodych i nie tylko młodych inwestorów obsługuję. Często to są osoby, które no, mają sporo doświadczenia, ale właśnie w tym zakresie inwestowania w mieszkania pod wynajem, no to ja widzę jednak, że sporo osób zamiast zarabiać, to wpakowało się na niezłe miny. Nie wiem, czy też zaobserwowałeś takie zjawisko, że ludzie tak naprawdę
nie chcą korzystać z pomocy prawników czy nawet pośredników w obrocie nieruchomościami, bo no wiadomo, za to trzeba zapłacić. No i tak naprawdę sami sobie troszeczkę sprowadzają problem na głowę. Drukują jakieś głupie umowy z internetu i tak naprawdę później te nieruchomości zamiast zarabiać, no to przychodzą do prawnika. Ja też mam wtedy duży problem, no bo z taką umową ciężko mi jest no, pomóc takiej osobie, żeby tego lokatora usunąć. Powiedz mi, jak ty to oceniasz? Bo czy nie masz takiego poczucia, że środowisko jest takie, że jednak za wszelką cenę wszędzie chce się zaoszczędzić? Wiesz co, no masz rację, że tak jest. No, że to jest takie nasze polskie. No, widzę, że to też się zmienia, że już ludzie dojrzewają do tego, że wolą zapłacić prawnikowi, żeby mieć pewność. Bo jeszcze parę lat temu, czy pośrednikowi, bo parę lat temu jeszcze było inaczej. Ale dalej jesteśmy tacy, takie Zosie samości, które wszystko sam ze szwagrem tutaj wymyślimy umowę i sami ją napiszemy. No będzie, właśnie. Będzie taniej, a taniej no nie znaczy lepiej często, bo taniej czasem często znaczy drożej. W konsekwencji, że no nie pójdziesz do prawnika, nie weźmiesz tej umowy, ona nie będzie dobrze napisana, nie będzie przez... Jeżeli masz pierwsze mieszkanie, to popatrz sobie, jakie ty masz doświadczenia. Żadne. A jeżeli czyli co, nie jesteś w stanie, nawet jakbyś potrafił pisać paragrafy, to nie jesteś w stanie po prostu wymyślić, co się może wydarzyć. Tak, i przewidzieć tylu sytuacji faktycznych, tak. które tak. No ktoś już przerobił. A prawnik nie musi przewidywać, on po prostu wie, co się mogło wydarzyć, co się pewnie wydarzy. Dlatego ma raz, że lepsze drafty umów, a dwa, że po prostu może jeszcze zabezpieczyć coś w ewentualności, która jest nie wiem, łączna z danym najemcą, czy z danym mieszkaniem. Podstawa to oczywiście dobra analiza stanu faktycznego i prawnego nieruchomości. I też wiedza, tak? Jeżeli ktoś nie ma wiedzy, to niech się posiłkuje, bo, niech się posiłkuje. Lepiej za wiedzę zapłacić, bo siedzieć i czytać i jakby lata spędzać na nauce i jakby w książkach tym bardziej, to nic nie da. Lepiej zacząć działać i uczyć się, pracować z ludźmi, lepiej zapłacić prawnikowi za godzinę jego pracy, bo on to zrobi z automatu, a ktoś to będzie, wiesz, wymyślał nie wiadomo ile. Okej. Okay. Dobra, Daniel, ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzięki, piąteczkę.